ten świat seksualny jakby, on tak naprawdę zniewala i zostawia ludzi samych, takich po prostu jakby wypranych w pralce i później wyrzuca niepotrzebnych. Chciałabym przestrzec tych młodych ludzi, żeby nie dali się po prostu oszukać tej ideologii, bo ona nie chce dla nich dobra, ona chce wykorzystać tych ludzi. Wolność, miłość, tolerancja. To jest tylko i wyłącznie kłamstwo i fałsz. Ja od urodzenia jakby byłam zakochana w tańcu. Moja mama mówiła, że ja w ogóle jestem wcześniakiem. 2 miesiące wcześniej się urodziłam, więc ponoć nawet jak już byłam w inkubatorze, to pielęgniarki mówiły, że tam nieźle kopałam i po prostu musieli mnie wyciągnąć z tego inkubatora. No, a później jak już jakby miałam 4, 5, 6 lat, już w domu gdzieś jakby sama organizowałam takie mini spektakle, chodziłam po blokach, zaproszenia rozdawałam ludziom i na placu tutaj przed moim domem po prostu robiłam spektakle jako małe dziecko. I później jak już byłam w szkole podstawowej, mama mnie zapisała do zespołu tanecznego Rytm tutaj w Łańcucie. A później przeszłam do następnego zespołu właśnie w Rzeszowie. Tam stworzyłam sobie solówkę, z którą pojechałam na Mistrzostwa Polski i udało mi się zająć wtedy to Wicemistrzostwo Polski. Koleżanka namówiła mnie na casting do programu tanecznego. Na początku ja nie wiedziałam, co to jest za program, a to był właśnie ten program You Can Dance. I udało mi się właśnie wtedy dostać ten bilet do Paryża, dostać do tej pierwszej 50. Jeszcze przed maturą, właśnie po tym programie You Can Dance, znalazła się rodzina, która zasponsorowała mi 6-miesięczny kurs w Nowym Jorku, w tej szkole Broadway Dance Center. Więc oni dali mi te pieniążki, żebym mogła się pojechać tam szkolić, więc to był taki wielki dar i wielka szansa jakby dla mnie. Ja się w ogóle nie zastanawiałam jakby, więc pojechałam tam, wróciłam, miałam 1,5 miesiąca tutaj, żeby przygotować się do matury. No i jakoś dzięki Bogu udało mi się zdać tą maturę i nawet nie tak źle w sumie mi poszło. I już wtedy tak na całość poszłam naprawdę w ten taniec. Zaangażowałam się bardzo, bardzo mocno. Ja na początku naprawdę zachłysnęłam się tym światem i wszystko to było nowe, piękne. Jak zaczęłam studia, tancerze z Europy, tak naprawdę z całego świata, wspaniali nauczyciele, choreografowie z największym doświadczeniem. To, co robili, było naprawdę takie ciekawe i rozwijające, więc człowiek tam mógł się odnaleźć jako gdzieś tam ten artysta. Znalazłam audycję, przesłuchanie na studia do takiej szkoły Northern School of Contemporary Dance w Anglii. Audycje były w Weronie, we Włoszech, no i stamtąd poleciałam właśnie tam i dostałam właśnie miejsce w tej szkole. No i tam wyjechałam właśnie na 3 lata, tam studiowałam. Później stamtąd przyjechał taki teatr tańca, się nazywał ją Skånes Dance Theater z Szwecji, z Malmo. I wzięli mnie na staż roczny tam do siebie. I później tam po tym stażu zostałam zatrudniona na kolejne 6 miesięcy. Później dostałam pracę u takiego choreografa z Anglii, więc to były takie prace, jakie taki freelancer, więc troszkę podróżowałam między, to były takie jakby joby właśnie w Danii, we Włoszech, w Holandii, w Anglii, a później dostałam już pracę w Danii, gdzie byłam najdłużej,
tam byłam 4,5 roku. Setki, tysiące czasami właśnie tancerzy aplikuje, aby dostać tą pracę na etacie właśnie w teatrze, a przeważnie co roku przyjmują tylko jednego tancerza, więc ja gdzieś tam no miałam to szczęście, że mnie jakoś tam zauważali ci choreografowie, więc no czułam właśnie, że to jest to i że idę jakby w dobrą stronę. Ja naprawdę bardzo ciężko pracowałam, czasami więcej niż gdzieś tam trzeba było. Jak myśmy zaczynali pracę o 10, to ja czasami już przychodziłam 8:30, żeby robić dodatkowe ćwiczenia, wzmacniać się, rozciągać się. Więc to naprawdę było jakby poprzez ciężką i mozolną pracę. Na początku było tak, że właśnie w tym zespole, w którym byłam najdłużej, te produkcje były naprawdę fajne, jakby te wartości, które gdzieś tam były jakby promowane, były dobre. Ale później, po tych 4 latach, zmienił się też producent i zaczął ten teatr trochę iść w drugą stronę. Ja też brałam w takiej produkcji udział, jakby z jednej strony to była taka niby szansa, bo dostałam główną rolę w tym spektaklu i wtedy w tym spektaklu właśnie trzeba było się też rozbierać, trzeba było robić takie rzeczy gdzieś tam wbrew swojej gdzieś tam moralności, ale na przykład ja się zgodziłam na to, bo jako taka dziewczyna po prostu w tym świecie, ja już byłam wtedy trochę zagubiona, ale wydawało mi się, że to jest jakaś szansa, że to jest w ogóle wyróżnienie, że ja w ogóle dostałam główną rolę, więc ja zgodziłam się na to. Ale w momencie, kiedy zaczęłam te spektakle grać, z dnia na dzień, ja po prostu czułam się coraz gorzej. Graliśmy ten spektakl, było 1000 osób nas oglądało, zawsze było ten owacje na stojąco. Pisali o mnie, że najlepszą tancerką była ta właśnie Żaneta, która grała tą i tą rolę, właśnie tancerka z Polski. Więc wydawać się by mogło tak, spełnienie marzeń i tak dalej, ale ja po tym wychodziłam. Tam nie było kościoła, więc ja szłam do parku i po prostu płakałam i ja sobie nie mogłam w ogóle z tym poradzić, bo gdzieś tam to sumienie się odzywało i gdzieś tam czułam, że to nie tędy droga po prostu, ale jakby już miałam podpisany ten kontrakt, musiałam jakby, te spektakle już gdzieś tam były zabukowane, wszystkie miejsca wykupione, więc ja musiałam jeszcze zagrać tych parę spektakli. Ale więc ta produkcja się skończyła, następna produkcja weszła, która miała promować właśnie związki homoseksualne. Ten spektakl miał być przedstawiany głównie właśnie w takich szkołach, gimnazjach i liceach, więc ja po prostu no nie mogłam się na to zgodzić. Jakby jak ja usłyszałam opis tego spektaklu, ja już wiedziałam, jak on będzie wyglądał. Tam było 4 tancerzy tańczących ze sobą, jakby w trakcie spektaklu to był miks. To było tak, że raz dziewczyna szła do dziewczyny, później chłopak z chłopakiem, później ta dziewczyna powracała do chłopaka jednak, a później na przykład trio robili, później kwartet. Więc jakby tam był misz-masz po prostu, jakby tutaj chcieli pokazać taką totalną wolność, że jednak nie ma takiego przywiązania gdzieś tam do tej jednej osoby i jakby ta miłość nie była pokazana w taki piękny sposób, tak jak naprawdę oni opisali to, bo oni opisali to jako wolność, miłość, tolerancja dla każdego, ale na końcu wyszedł spektakl, który po prostu był w lateksie, kabaretki, chłopaki na szpilkach, po prostu w majtkach, w negliżu i po prostu no to było no złe, po prostu złe. Thank you.
moi znajomi, znaczy koledzy, przyjaciele niektórzy nawet, jakby, którzy byli ze mną naprawdę blisko, bo akurat nie ten teatr tak funkcjonował, że myśmy pracowali razem, myśmy mieszkali w tych samych apartamentach razem, myśmy podróżowali razem. Jak dowiedzieli się, że ja nie będę brała udziału w tej produkcji, po prostu się przestali ode mnie odzywać. Wszyscy. To gdzieś było bardzo smutne, bo ja naprawdę i tańczyłam w gorączce, nie w gorączce, w chorobie, naprawdę oddawałam całe siebie, całe moje serce dla tego teatru, a później zostałam odepchnięta. Odwrócili się w momencie po prostu ode mnie, jeśli się dowiedzieli, że ja nie będę brała udziału w tej produkcji. Nie będę tego popierała po prostu. To troszkę inaczej wygląda niż tak naprawdę na plakatach, gdzie jest serce, tęcza i pisze miłość, wolność, tolerancja i tak dalej. No nie, no to zupełnie wygląda inaczej. Bardzo często nie ma tam takiej stabilności w związkach też. Nie ma takiej tak naprawdę miłości do drugiego człowieka. Tam jest bardzo dużo też egoizmu. Patrzenie jakby na swoje potrzeby i działanie w tym kierunku, że kiedy ja kogoś potrzebuję, to tak, to ja użyję tej osoby, ale jak już jej nie potrzebuję, jak ja już tak się czuję, że tyle wystarczyło mi, jakby już teraz chciałabym, nie wiem, zmienić czy iść do kolejnej, to tak się niestety dzieje. Właśnie kiedyś mieliśmy premierę i pytałam kolegi, czy zaprosił swoich znajomych. On mówi, że zaprosił tutaj właśnie społeczeństwo to gojowskie z tego obecnego miasta, tam właśnie, gdzie był ten spektakl. I mówi, że no nie, nikt nie przyszedł. Bo gdyby to była jakaś impreza, gdzie byłby seks, gdzie byłaby po prostu alkohol, jakieś może orgie, jakieś narkotyki czy coś, to tak, wszyscy by przyszli, byliby tam. Ale żeby przyjść na spektakl, żeby go jakoś wesprzeć, żeby być po prostu dla niego tak być, no to wiadomo, no nie było go. Jakby były też takie sytuacje, pamiętam, niby związek, to już był związek partnerski, jakby małżeństwo dwóch właśnie panów, którzy byli dyrektorami jednego z właśnie z największych takich teatrów tańca. I wystarczyło to, że ja przyszłam na premierę z takim moim kolegą, który był wysoki, przystojny, naprawdę no piękny, piękny chłopak. I już ten jeden z tego, jakby z tego związku się nim zainteresował. Następnego dnia już do mnie ten jeden napisał wiadomość, kto to jest. Już się jakby z nim zainteresował, więc jakby tutaj jest wielka ta rozwiązłość. Pamiętam, jak wyjeżdżałam z tej Danii, to ten taki mój kolega bliski, też właśnie, no on był homoseksualistą, napisał mi list i po prostu płakał jak dziecko. Płakał jak dziecko, bo ja wiem, że oni właśnie są bardzo poranieni i oni poszukują jakby ten świat seksualny, jakby on tak naprawdę zniewala i zostawia ludzi samych, takich po prostu jakby wypranych w pralce i później wyrzuca niepotrzebnych, a tak naprawdę życie z Panem Jezusem, z Bogiem, to jest takie właśnie napełnianie się cały czas, jakby to są same owoce, to jest taka, no nie wiem, życie w takiej też wolności i miłości, a tutaj to jest tak jednak, no wielkie zniewolenie tak naprawdę seksualne, które nie chce wypuścić ze swoich sidł właśnie tych ludzi. Więc to jest takie, no, ciężkie. Tak się stało, że dostałam kontrakt tutaj w Polsce, w teatrze. I myślałam, że tak, ziemia obiecana jest, super, jestem w Polsce, mam wiele jakby kościółków tutaj i tak, to było piękne właśnie. Ale sam teatr, tam było o wiele gorzej niż w Danii. Tam akuratnie był
pamiętam tydzień ewangelizacji w Poznaniu, więc młodzi ludzie wychodzili na ulicę, można było porozmawiać, jak ktoś na przykład miał jakiś kłopot, może jakąś frustrację, może jakoś zły był nawet na Kościół, czegoś może nie rozumiał. Ci ludzie wychodzili po to właśnie, żeby porozmawiać. I myśmy wtedy właśnie mieli próbę w teatrze i ci młodzi ludzie szli z gitarami, grali. Ja wyjrzałam przez okno, bo nie wiedziałam, co to się dzieje. I po prostu ci moi koledzy z pracy papieros w ręce, tak właśnie ręce rozłożyli na krzyż i o, patrz, idą ci świry, ci nienormalni. No i mnie po prostu jakby wcięło, no bo ci ludzie nic złego nie robili. Właśnie tam był właśnie pokój, dobro, miłość, w ogóle super energia od tych ludzi gdzieś tam płynęła. Weszłam na salę, a tu choreografka i obecna, która właśnie, która robiła wtedy tą, jakby czuwała nad tą produkcją i kompozytor mówił, o tak, ci świry, ci nienormalni spotkali nas właśnie dzisiaj na moście, chcieli nawracać, ci debile, po prostu takie najgorsze gdzieś tam, takie, to już było takie, agresywne, że tak powiem, w spektaklu trzeba było wystawiać buzię, wyciągać język i to miało przedstawiać jakby przyjmowanie Komunii Świętej, ale po prostu oczywiście w prześmiewczy gdzieś tam sposób. Inne spektakle, ja właśnie tam byłam 2 miesiące, no nie wytrzymałam dłużej, bo gdzieś tam poszłam na urodziny. Wszyscy po prostu rozmawiają tylko o jakichś takich właśnie zbereźnych rzeczach, takich złych, brzydkich, każdy marihuanę gdzieś tam pali. Wszędzie te związki właśnie homoseksualne, więc jakby było mi naprawdę ciężko. Ja się pytałam wtedy Pana Boga, mówię, Panie Boże, tam było źle, tu jest jeszcze gorzej, co ja tu w ogóle robię, nie? I też miałam taką gdzieś tam pytanie, frustrację. Właśnie po tych 2 miesiącach odeszłam. Postanowiłam właśnie nie być tam i później jak gdzieś tam obserwowałam na Facebooku, na Instagramie następne produkcje, które oni mieli, po prostu były straszne, pełne wulgaryzmu, gdzieś tam stół takiej przedstawiał, co wyglądało po prostu jak stół Wieczerzy Pańskiej z obrusem białym i tak dalej. A tutaj po prostu nagość, farby, wcześniejszy spektakl, chłopak stoi nago, trzyma figurkę Pana Jezusa w ręce. Więc to są takie ataki już tak naprawdę na Kościół, na Pana Boga, na Pana Jezusa. Wszędzie jest rozpowszechnianie tego jakby nurtu, tego gender, jakby... No nie ma spektaklu teraz, który po prostu jakby wspierałby inne wartości. Nie ma. Wszędzie teraz za granicą jakby kobiety przybierają się za mężczyzn, później się rozbierają i mówią, że właśnie tak ma być, że byłam na takim spektaklu nawet, gdzie wypowiadali się, że okej, dzisiaj jestem Kasia, za tydzień mogę być już Tomkiem, za miesiąc czasu mogę być nawet, zmienić imię i być na przykład Zosią. A później na końcu jeszcze było tak, że powiedzieli, jeśli czulibyśmy się tak, aby nas nazywano krzesło albo nawet lampa, to my powinniśmy mieć taką wolność. Bo dlaczego ktoś nas zamyka w pudełka i blokuje? To jest naprawdę przykre nawet, że właśnie nie ma takich miejsc. Ja tak nawet myślę do sobie, że gdybym chciała gdzieś tutaj tańczyć w Polsce, zatrudnić się jako tancerka na pełny etat, nie ma w ogóle takiego miejsca. Wszystkie po prostu te teatry, wszędzie nagość, wszędzie jakiś taki wulgarny, wszędzie wszystko jest takie dark, takie ciemne, wszędzie jest takie zło, więc wiadomo, można robić spektakle, gdzie jest ta ciemność, jest to zło,
ale dajmy na końcu tą nadzieję, dajmy to światło, pokażmy, że można inaczej, że można wyjść z tego, że to nie kończy się jakby to życie właśnie w tej... To nie jest tylko ta depresja, ta ciemność, gdzieś tam ten dół, tylko jakby można żyć w świetle, w radości, w miłości z drugim człowiekiem. To jest rozpowszechniane, oni specjalnie to zrobili, żeby uderzać, żeby ruszać, żeby właśnie do środków kultury, do szkół, właśnie w młodzież uderzyć właśnie i powiedzieć im, że tak trzeba, że to jest dobre, żeby gdzieś tam nie kontrolowali się, żeby uderzali jakby we wszystkie kierunki, nie? Ale nie wiedzą, jakie tak naprawdę później są skutki tego, jak ci ludzie są później poranieni i tak naprawdę zagubieni z tym wszystkim. Całe opakowanie tego tak wygląda pięknie, obiecująco, kolorowo, tak jak ta tęcza właśnie, ale to, co jest w środku, to jest naprawdę zło i ja naprawdę, będąc tam, chciałabym przestrzec tych młodych ludzi, żeby nie dali się po prostu oszukać tej ideologii, bo ona nie chce dla nich dobra, ona chce wykorzystać tych ludzi i pozbawić jakiegokolwiek tak naprawdę, jakiejkolwiek też siły takiej w sobie. Chce tylko właśnie zniewolić, wykorzystać i żeby te osoby były właśnie takimi niewolnikami tej ideologii, bo osoba wierząca, osoba, która ma silne wartości moralne, no nie da się, jakby nie pozwoli, żeby ją wykorzystać, żeby nią jakby poniewierano, żeby zrobić z tej osoby jakiekolwiek narzędzie. Więc o to właśnie w tej ideologii chodzi. Oni nie martwią się o ludzi. Ci ludzie nie są dla nich ważni. Właśnie wręcz odwrotnie. Oni są dla nich niczym i oni właśnie chcą tylko i wyłącznie pozbawić siły tych młodych ludzi, zrobić z nich tak naprawdę takie osoby też mentalnie, duchowo, takie niepełnosprawne, jakby to powiedzieć. Jeśli chodzi o tolerancję, oni mówią, że oni są tolerancyjni. I ja na przykład, będąc przez 10 lat, nigdy nie naśmiewałam się z homoseksualistów, jakby ja ich szanowałam, ale ja po prostu nie zgadzałam się, nie mogłam się pogodzić z tym ich życiem właśnie w grzechu, ale nigdy się nie wyśmiewałam. A to, co mnie spotkało przez 10 lat, właśnie przez te osoby, które właśnie wspierają tę ideologię, to było czasami właśnie i agresja, wyśmiewanie się z Pana Jezusa, z Maryi. I to naprawdę w taki zły i wulgarny sposób. I tam nie było żadnej tolerancji, która jest na tych plakatach i na tej tęczy wolność, miłość, tolerancja. To jest tylko i wyłącznie kłamstwo i fałsz. Po tych moich 12-letnich wojażach gdzieś tam zdecydowałam się właśnie, żeby zostać tutaj, żeby zostać na Podkarpaciu i podziałać właśnie w tym dobrym kierunku, żeby rozwijać te dobre wartości. Oczywiście podzielić się tym całym doświadczeniem, które zebrałam za granicą i stworzyć tutaj właśnie swój własny gdzieś tam ten teatr tańca. Mam taką swoją grupę dziewcząt, które są po prostu cudowne i próbuję właśnie stworzyć coś dobrego, też na dobrym poziomie, żeby pokazać światu, że można inaczej, że można jakby robić rzeczy dobre, na dobrym poziomie, nie jakieś właśnie nudy, kurcze, gdzie widownia po prostu gdzieś tam zasypia, bo bycie katolikiem, osobą wierzącą, to nie znaczy, że tylko po prostu gdzieś tam klepie się gdzieś tam tylko te paciorki, tylko po prostu to jest życie w pełni i to jest życie, właśnie życie z Panem Bogiem, to jest właśnie ta siła, ta moc, ta radość i to też można pokazać właśnie w tańcu, na scenie, w teatrze i jest to zupełnie co innego niż
niż gdzieś tam wszystkie te takie ciemne rzeczy, spektakle. A tutaj właśnie no, chcę podziałać zupełnie w tym drugim kierunku i dać po prostu widzom, tancerzom też nadzieję, że można inaczej.